Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że nagrywa, bo się zdenerwuję. Napierniczamy sobie tu chrobrego, niezgodnie z planem, ale szczęście, że to się stało w PGR-ze na warsztacie. Włączyliśmy header, wszystko mocarnie. Roman ma, stój, łańcuch się urwał. A tyle, co go skróciłem. No i przez co już skróciłem, po weryfikacji wstępnej okazało się, że ten łańcuch, co my tu mamy obroty, dobra, 700, nie ma co dmuchać, za chwilę zwiększymy obroty. No to mamy chrobrego na piątej klasie, był ładny pasek tam za górką, tu jeszcze jest przysłowiowe gówno, jeszcze się tutaj ziemia jeszcze się tutaj nie zrobiła. Aktualnie poruszyliśmy jakieś 6 na godzinę, myślę, 5-6. Nie mam nawigacji ze sobą, bo żałuję, że jej nie mam. Teraz zabawa trwa w najlepsze. Bęben na razie zostawiamy na 720. No bo z górki trzeba dodawać wiatru, pod górkę ujmować na minimum. Na minimum wchodzi mi na 700, tak jakieś, jak to robiłem całą tą... Ten wariator, to tak jak już ustawiliśmy na 700, by dobre jest. A później tak schodzi do 600, byłoby optymalnie. No ale dobra, rzepak jest w miarę gruby, ale w miarę strasznie nieczysty. Ciężko sobie tu uradzić z tą piątką i z tą trójką, żeby to ze sobą współgrało. No, z zbiornika się nic nie sypie. Do zbiornika się nic nie sypie, bo... Nie ma co tutaj się sypać. Na razie jeszcze wiatr 800. Troszkę górne sita przyciaśniłem. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo powiem Wam, że no ryzykuję. No troszkę górę przyciaśniłem, bo stwierdziłem, że on jest dojrzały na tyle, że on już powinien się tutaj osypać. On nie potrzebuje tutaj już jakby podwójnego, mocnego mielenia. No i stwierdziłem, że lepiej jest otworzyć, przymknąć górne, otworzyć dolne od moich kreseczek. Tam sobie kiedyś zaznaczyłem, takie były, to jest dosłownie otwarte, może na milimetr, na półtora te blaszka. Tak gdzieś sobie sprawdzałem, jak miałem górne otwarte, to dolne wtedy dopiero widać. Także żeby ustawić dobrze dolne i widzieć, co tam się dzieje, to trzeba górne na maksa sobie podnieść. To bym już... Aha, ja tu walę obroty na dół, a to nie obroty. Tak jakby 700 chciał ciągnąć, a na to wygląda, że on będzie dociągnął, bo ten rzepak nie jest wysoki. Tylko jeszcze ten spód jest taki zielonkawy, no. On jest jeszcze żywy. On jest jeszcze żywy i on tak się tutaj trochę nam wija. Mi się wija, nie nam, tylko mi się wija trochę po tym jeszcze headerze. No i zobaczcie, wymyśliłem czerwony kolor i to był strzał w dziesiątkę do Romka. Dawaj ten czerwony, on jest taki ładny, on jest taki bordowy. No pięknie widać, nawet ten header na dole, tutaj kwazar leży, leżał. No nie wiem, czy za bardzo zaraz nie przyciśniłem, czy się nie dmucha tyłem. Może ciut... Ale tak, o, taki łęc sobie dorwałem. No ale on ma takie te 5-6 mm na pewno. Bo najpierw zacząłem na 5. Wydawało mi się źle, ale to też te sita to trochę niepoprzecierane, trochę to i tak mi się wydaje, że za szybko się po prostu zdenerwowałem tym, że on taki tam z połówkami leci. Wydaje mi się, że śmiało mogłem jeszcze to zostawić. No on tak gdzieś na ten łęcik, no to takie, no 4 na pewno, może te 4 tu się okaże za mało. 5 będzie środkiem, no ale sumiarki ze sobą nie wziąłem. No i tu jest cała. Tu na dole muszę tak mniej więcej 750. Dlatego, że tu to już w ogóle kwazar jest zielony. Zobaczcie na te rżysko zielone. Widać, gdzie leżał. Chrystus schylał się na dół. Kierownica jak w żuku. Strasznie jestem zardzewiały, myślałem, że Piotr da mi trochę rdze przetrzeć u siebie, ale mówi, daj mi się nacieszyć tym koszeniem, mówi.
Ja wiecznie na kombajny nigdy praktycznie nie kosiłem tutaj, jak ma tą twoją 108. Mówi, daj mi się nacieszyć. Ja mówię, dobra, już transport lepszy. I tak dzisiaj jestem chory, można by powiedzieć, chodzę na jedną nogę. Kawka wypita, jedna, druga. Mówię, może wreszcie coś zachycę. Mówię, może trochę mnie te emocje tutaj wezmą górą. O, i tu już się sypie fajnie. No i cały widz polega na tym, żeby on się nie sypał z tymi połówkami. Ale tu mi się wydaje, że nie ma połówek. Tu jest jeszcze elegancko, on tu jest jeszcze na tyle chyba niedojrzały. No i jest tutaj taki przełom, ale na tyle niedojrzały, że on tutaj się nam nie kruszy. Nie kruszy. Tu mamy następny kawałek. No na razie wykosiłem, jak widzicie, tyle dookoła. Jadę pierwszy, drugi, trzeci raz, tak? 10,5 metra. Trzeci, czwarty raz jadę dookoła. Czyli po trzech razach dookoła wysypałem już takie 70% mi się tutaj zapaliło. Jeszcze dojechałem tam. No takie 80%, to takie bite dwie. Tony bym powiedział bardziej po 3. No to by nie było lipy. Nie było lipy. Tutaj co mi donoszą? Duzi koszą to około 3,5 tony w maksymalnym szczycie i pokazuje komputer. No to nie byłoby tak za wiele. Miałem sobie wiatru ująć. Czego tak nie ma co tak mocno ujmować. Ten rzepak jest tutaj w miarę naprawdę gruby. W miarę fajny bym powiedział, jestem zdziwiony. No i mówię do Romka, tutaj ze mną jeździł pierwsze kółko. Mówię, Roman, zobacz, jak tu jest fajnie, jakby był, mówię, ten stół by był jeszcze trochę dłuższy, tego garba nie ma, naprawdę jest rewelacja bez niego. Znaczy, rewelacja. No jest dużo lepiej, on może, do rewelacji to trochę jeszcze brakuje. Ale w samo to, że ten rzepak mi tu już nie staje takim okrasem. No jak ładnie widać teraz, gdzie my jesteśmy z tym stołem. No i tutaj były dane jeszcze te bakterie, pamiętacie, jakieś tera, coś tam, to było brano z agroefektu. Nie wiem, ja tego wizualnie tutaj jakby trochę też temat odpuściłem, bo to kukurydza, coś tam się zebrało, bym powiedział, ta kukurydza nie jest może jakaś szałowa. No jestem ciekawy, czy tam właśnie jak troszkę ten kombaj się przetrze, czy by nie trzeba było. Ciut jeszcze odpuścisz tych. No tak tutaj na dole te 750 trzeba trzymać. Zobaczcie, jaka to jest fajna góreczka, pamiętacie ją, nie? No tak tu pokrótce wam chcę powiedzieć, no finalny plon będziemy znali, bo do Romka mamy tyle tych przyczep, przecież mówię, wolnych. Jeszcze taka decyzja nie jest do końca podjęta, bo najprawdopodobniej mamy tak mało pszenicy w tym roku, że jeden zbiornik stałby pusty. No i już mnie tu zastanawia, po co stać po kolejkach, męczyć się, czy sobie nie nasypać do tego zbiornika i jakiś tam okres czasu sobie przetrzymać. Jeszcze będzie ten zbiornik, bo trochę go przetuningujemy. Przydałoby się go w nocy przetuningować. Tak mi się wydaje, że albo ja jadę za wolno jeszcze, bo też mi się wydaje, że ten rzepak tam co roku bardziej się sypał do tej rury. Albo troszkę te sita za bardzo przyciaśniłem. Ciężko to też zweryfikować po prostu, bo wiecie, jak rzepak tu gdzieś wyszczeli, tam gdzieś leży. Jak widać po headerze trochę szczela, ale naprawdę dużo mniej niż tamty rok. Słyszę tutaj nieraz po szybie też szczeli. Ale już nic nie wymyślimy tutaj, no bo tutaj te ściernisko, nim one dojdzie, no to będzie, no tu będzie nic już na tym rzepaku, no ale nic nie mieć to też jest głupio, nie? No już na tyle nowe pasy są, na szczęście nowe pasy są założone w samą porę. Podkreślam, w samą porę. Pięknie ciągnie tutaj bęben, nic nie spada, tam delikatnie schodzi z obrotu. Dosłownie, a wcześniej takie było. Nie chcę, ten garb tutaj nam pierniczył robotę, bo nam podnosił, widzicie. Ten rzepak i tak jest delikatnie taki sztywny jeszcze drut. Ale jedziemy tutaj 11 na jedynce, to jest około 3 na godzinę, czyli tak wracam już do swoich rytmu, do swoich ustawień, jeśli chodzi o prędkość. No jestem ciekawy po prostu, jak to tam, czy ja tych sit za bardzo nie przyciasiłem. Tu lebioda oczywiście z cukrowni, z wapna,
ty mi tu piszczysz? Co ty mi tu straszysz? No, wapna z cukrowni, lebioda. No i jedziemy. No i znowu pod górę. Na sam dół, wentylator. No niestety, no, chcemy zebrać na takich polach, to trzeba się bawić, no i tyle. No. Nie ma innego wyjścia, jak nie bawienie się. Roman John Dendera odpalił. Mówi, że ładnie pasuje Pronar i John Dender, tylko musimy te przednie ramiona jeszcze złożyć. Jakby to tak chciało iść, to wam powiem, że no dzisiaj ten i ten za rowem bym wycharatał. To byłoby 4,4 hektara. To bym wycharatał, a może i więcej bym wycharatał, bo jak już bym się dostawił z tym kombajnem wreszcie, to będzie dla mnie też to będzie szybciej i łatwiej. No, to już tutaj jestem obkoszony będę. Jeszcze też ten rzepik się tutaj tarza. No jeszcze ten. Jeszcze on nie odpuści mi tutaj tak szybko. Na rzepik, dobra. Kukurydza, no była tutaj kukurydza. Z powodzeniem to w 20 roku była kukurydza, tak? W 20. Ładnie, tu wyszło około 12 ton. To naprawdę nie jest źle. Dobra, ja się tutaj wystawię. Będę musiał sobie założyć okularki. A mogłem w sumie jechać delikatniej. By tutaj trochę rozsząsło go. Sieczkarnia sieka. Do zbiornika już nie leci. Okulary zakładamy, bierzemy miarkę. Widzicie i pipczy, że te, że stoimy. A zjadł, pieprzę. Dolne sita bym zostawił, o, jeszcze się syczy. Że coś stoi mi pipka, dlatego że ja mam to obroty jeszcze małe, ten ząbek co sobie naciąłem. Dlaczego ja zawsze się obkaszam daleko? Bo widzicie, za mną stoi Pronar. Ściągnę okulary, bo coś mi na nich leży. Gaz na maksa, kosa włączona, bęben muci, kombajn się przetarł. To nic nie zostało innego, jak po prostu wcisnąć rurę i no i lecimy, no co? Piątka to piątka, no taki rzepak to by tu sypał na takim polu na piątej klasie, by był cała piątka na poziomie 500 kilo. 500 kilo? Jedynka pełny przyspieszacz. Haha, ale ma Chrisu pola fajne. Jak za darmo. O, zawsze na pierwszym kółku to się dużo sypie tego. Nam się wydaje, ale jest plon. Dobra, z góry mu daję 800 wiatru. Bęben dalej 750. Mógłbym go tutaj ująć lekko za 700. Bo tutaj jest suchy ten rzepak. No i no nawet zobaczcie, nie chcę wpadać do headeru.
góry. No i tak właśnie się zastanawiam, czy te połówki, ten syf, czy to nie jest też za wolne jeżdżenie, bo to te pierwsze objazdy, takie wiecie, zawsze są delikatnie, powoli, rów, drzewo, skos, skarpa, przyczepa. Czy po prostu ja też nie za wolno jeździłem, bo to nie jest rzepak 4,5 tony, żeby jeździć sobie tutaj w nim 2,5 na godzinę. Czasami warto dodać trochę więcej obrotów na bębnie i na przykład 800 i się szybciej gonić. Sita otworzyć na te 6 mm i rura. Tylko pytanie, czy nie będzie chrupał na bębnie, nie? To też jest ważne. Już bym mu tak troszkę kopsnął. No bardzo dobrze, że tu jest regulacja, wiecie, w nóżce. On tak się sypie po prostu, no. On tak się sypie, tutaj widzę, że już te sita nic tutaj chyba za bardzo nie pomagają, no nie wierzę, żeby na tych 5 mm mówił, no. Do powrotu syf leci. Zawsze jak tutaj ta ma kabinę tą lekcjonowską, jest wygodniej. W tej Dadorowskiej też widać. Otwierajcie sobie klapkę i patrzcie sobie, co wam leci. Tak samo w pszenicy, we wszystkim, bo to wam pokaże, jak macie dolne sita. Czy macie prawidłowo ustawione, czy źle ustawione. Bo jak wam dużo wraca powrotem z zboża, znaczy, że są za ciasno i niepotrzebnie robimy sobie połówki, bo chcemy mieć pięknie czystą. Nie zawsze się uda i później właśnie też tu połówki się robią z tego tytułu. No ja już tu przyspieszam. No wreszcie jakieś pierwsze ary za Chrisem są. No i teraz zobaczcie, jak tutaj Romek, tutaj tą blachę dorobiliśmy, pięknie 2 czy 2,5, ładnie, gruba, fajna, po bananie idzie, tutaj jest ładnie jeszcze kątowniki dospawane, no pięknie to odcina i już się nie osypuje. Teraz ta strona jest lepsza od tej, bo ta za wolno się kręci. No i książkę by napisał o chłopie. Dobra, cofnę sobie do tyłu. No i zaraz będę musiał jeździć raz przy razie. No bym miał nawigację, to bym się przeciął po prostu i bym sobie jeździł tą kosą, wiecie, elektryczną, ale no był tutaj problem z palącym się bezpiecznikiem na początku. Mam nadzieję, że już go nie będzie, choć już tutaj już wymieniłem. No nie chcę większego, a prąd do komputera mam wzięty stąd. No i tak trochę się wystraszyłem. I dobra, to pierwsze pole. Tu są, mówię, w miarę nieduże kawałki, mówię, to jeszcze, mówię, wytrzymam, zobaczymy, co z tą kosą, jak to tam się kręci, czy będzie palić ten bezpiecznik, czy go nie będzie paliło. Dobra. O, tu całkiem coś już mi wydeptało, nawet ten rzepak. No i zobaczcie, jak czerwony fajnie. A, coś tutaj się pieprzyło. Jak czerwony fajnie, widać go ładnie na dole, no to był bardzo dobry pomysł. No tu widać, że jakiś chyba dziczek sobie rył, bo podołki były, zaczęsło mi kombajnem, temperatura ładna, chłodnice, tak wydmuchałem 1,5 godziny, każdą dziurkę ci wydmucham w tym roku, mówię, bo będzie upał znowu, ja nie będę, mówię, co chwilę stawał, mówię, kurde, i mówię, no dodmucham cię, takiego rurkę sobie plastikową tu od wody mam sadzoną. Romek mi, po co ten szturek przy pistolecie? Ja wyczułem jako taką rurkę plastikową od wody, fajna, twarda, stałem na drabinie, mówię, kompresor dmuchał, mówię, każdą dziurę wydmuchałem w chłodnicy. No i mamy 35 stopni, on tak trzyma, no mniej więcej delikatnie, lekko za połowę zielonego, bym powiedział. No. No i tutaj zobaczcie, jaka jest już różnica. Już widać, że go więcej leci, no i no nie ustawić, no bo musiałbyś mieć jeszcze sita regulowane elektrycznie, żebyś na górze je przyciaśniał, na dole je otwierał bardziej, no, no to tak jest, no. No i niestety, no, i tu taki, to jest mój bączek, to jest mój bączek, że on tutaj leży, bo tu po łuku sobie jadę i on nie zdąży rozłączyć na nawigacja, bo nie wykrywa zakładki. No dobra. No i tu mamy rzepak na, to było chyba bodajże 300 litrów RSM-u balane, coś ja tutaj kojarzę, że mówię, nie, to jest, nie jest to, mówię, pole, jakiś szał, żeby tutaj się wygłupiać, jeśli chodzi o rzepak.
tutaj trochę trzeba było ująć, tu jest, nie jest taki, nie jest taki, znaczy jest ładny, bym powiedział, no. Jak mi tam właśnie pogadałem wczoraj trochę z Piotkiem i on mówi, że po 2,5 tony pszenicy koszą po burakach u niego na rejonie. Wydaje mi się, że coraz czystszy się sypie. No i ja bym chyba już nie kombinował, bo już nic nie wykombinuję. Czyli ten doplewiarz, ta blacha odpuszczona, klepisko, to już nogą stawałem na dół. Mówię, jakby ogon jest taki dojrzały łuszczyny, to mówię, one i tak się osypują, czyli tu nie ma sensu tego mielić podwójnie. Nawet to widać po powrocie, bo tam widać, że bardzo mało rzepaków pada. Także do dzisiaj to co, nie będę was już tu przynudzał, bo też jestem taki trochę, nie wiem jeszcze co wam powiedzieć, co byście chcieli wiedzieć, tutaj ustawienia, trochę motowidła, jeszcze sobie zwolniłem, mówię, do Romka trzeba zwolnić, bo już tego garba nie ma, to nie potrzeba, tak mówię, żeby szybko fruwały. Mówię, już jest tutaj naprawdę lepiej, no tutaj widać, że coraz bardziej, widzę, że już łyka ten rzepak, także tutaj trochę tej rdzy ściągnął tutaj z tego headeru. No i tyle, no. Jak widzicie, bawię się obrotami bębna 700, 750, 800 w zależności od stanu spodu, czy jak bardziej zielony, no to dodaję tych obrotów, żeby było lżej. Jak bardziej dojrzały, to ujmuję, z wiatrem tak samo się bawię, między 700 a 800. No i tak to wygląda, no. Tak to wygląda, jeśli chodzi o dzisiejsze koszenie. No była awaria, tam łańcuch nam strzelił, tak on wbiłem. Tego byłabym też delikatnie jeszcze jednak podpiął, bo on trochę za bardzo dynda, mi się wydaje, tamten właśnie co napędza motowidła. A to gdzieś przy wysypie, to sobie już rozłączę header i pójdę sobie tutaj to zweryfikować. Dobra, za blisko już przejechałem i zawsze ten kawałek czasu taki zostawiasz, no niestety, no tak to wygląda. Żeby już tego nie otrzepywać, żeby to już wpadało. O. No to dobra. To ja kończę. O. O, teraz ładny wpada. O, czyli to jest. To też może przetarcie kombajnu, mówię. Za szybko się zdenerwowałem, że mi leci i syf, i połówki. Tak mi się wydaje też, że to. No ale dobra, no już jest. Jeszcze go trzeba będzie dostroić. Tu też ciężko dostroić kombajn na takim polu, dlatego że właśnie tak jak wam mówię, tutaj jest tak. Łan niski, łan wysoki, łan dojrzały, łan niedojrzały. No, nie jest tak prosto gospodarzyć tutaj na takich kurkach. Patrzcie, jak tu góra się spinamy. To nie widać, ale tu naprawdę jest taki bułek. No i plon chrobrego będziemy znali na 100%. Także ja będę sobie kosił go od góry, bo on na górze już tam jest wyszczelony i będę sobie zjeżdżał do dołu, tu tylko szeroko, żebym się nie wpierniczył w traktor. No ja to was pozdrawiam serdecznie. Jakieś tam zdjęcie w rzepaku też rzucę do filmu czy do czegoś, albo tam krótki relacji. Ciężko ustawić naprawdę, bo te spódnie jest na tyle dojrzały, te uszczyny też na dole jeszcze. Podejrzewam, bym się jechał tu 4-5 dni temu, to wszystko jeszcze byłoby niedojrzałe. Pozdrawiam was, do usłyszenia, cześć.